Niedawno wylądowaliśmy w Toskanii i przed nami włoskie wesele. Jeśli ktoś potrzebuje spokoju i ciszy, jest mieszczuchem wielkim, to bardzo polecam. Bardzo spokojnie jest. Można się zrelaksować. I jest się samym. Tu wokół nic nie ma. Trzy domy na krzyż. I to wszystko. Zapomniałem powiedzieć, że to jedyne 1200 km z Polski, także jak wam się bardzo chce odpoczywać, to możecie przyjechać, a może coś ciekawszego jest bliżej. Siedzimy sobie na termach. Zobaczcie, jak jest ładnie. Naturalna miejscówka, zero wstępu, można poodpoczywać. Co prawda pogoda jest średnia, bo pada, ale ta woda wszystko rekompensuje, jest mega ciekawa. Na każdym niższym poziomie jest mniejsza woda, tam u góry chyba jest źródełko. To są jakieś wody termalne, gdzieś to bije z podziemi, ale tam już się trochę boję wejść, bo może mogę się popaszyć. Pierwsza atrakcja dzisiaj to robienie pizzy, także zaraz wam pokażę, jak się produkuje. I ciągle jakby pracujesz tymi, wiesz, co, no tutaj pięknie, no, no. I sobie pak, pyk, o, no i dalej, nie? To jest dużo, nie? Działają, my będziemy jeść. Ustawiamy właśnie namiot na jutrzejsze wesele. Piotrek mówił, że się nie wmieści. Wiedziałam, kogo wziąć. Tutaj dmuchamy balony na bramę, tak? Ostatni balon na dzisiaj. Już wydmuchaliśmy wszystko? Ja już nie mam płuc. Właśnie czekamy na państwa młodych, którzy się spóźniają, bo wesele jest na 15, a jest za 15:15. Miasteczko to Sanse Polstro. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję każdemu z osobna. Jeszcze na pewno podziękujemy prywatnie. Nie wolno to dzień wesela. No dawaj ją, dawaj ją! A ojciec pana młodego będzie skakał w garniturze. Kończymy nasz pobyt w Toskanii.
i udajemy się na ostatni dzień cały na zwiedzanie Florencji, a potem lot do Polski z Bolonii. Także żegnamy się z tym urokliwym miejscem. Wylądowaliśmy już w Florencji i zaczynamy zwiedzanie z kopyta, bo będziemy wchodzić na tą wieżę, która ma coś koło 400 schodów, także będziemy walczyć. Pierwsze piętro za nami, ciężko się idzie. A to dopiero pierwszy przystanek, także jeszcze dwa przed nami, a jesteśmy na wysokości 1, 2, 3, 4, 5. No jesteśmy już może na 8 piętrze. Drugi przystanek zaliczony, idziemy na kolejny. No i mamy trzeci przystanek. I idziemy na szczyt. Udało się dotrzeć na górę. Teraz aż nie umiem złapać tchu. Zwiedzamy. Oglądamy z góry Florencję. Zobaczcie drugą wieżę. Tam też są ludzie. Może też tam pójdziemy. Bardzo fajnie to wygląda z góry, ale musimy lecieć, żeby zwiedzić jeszcze inne rzeczy. Mamy jeszcze 2 godziny czasu wolnego i będziemy musieli spadać. Według UNESCO w samej Florencji jest 1/3 wszystkich zbiorów dziejów sztuki ze świata, także jest tu naprawdę dużo do zwiedzenia. A w muzeum, w którym jesteśmy, jest tego multum. Zostało nam jeszcze jedno muzeum do zwiedzenia, ale na pewno będziemy musieli tu wrócić kiedyś, bo Florencja jest naprawdę przepiękna. Nasza wycieczka dobiega końca na lotnisku. Teraz już tylko samolot do Polski i powrót do pracy, także do następnego.